Ostatnią sesję zdominowały tematy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Na obrady zaproszeni zostali przedstawiciele lokalnych służb, którzy składali sprawozdania z działalności swoich jednostek na terenie powiatu. W dniu dzisiejszym będziemy wysłuchiwali sprawozdania przede wszystkim w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie naszego powiatu. Sprawozdanie złoży komendant powiatowej straży pożarnej, jak również będzie wysłanie informacji ochotniczych straży pożarnych. Następnie komendant miejski policji przedstawi sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu za rok 2019. Następnie pani inspektor sanitarna powiatowa przedstawi informację na temat stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu za rok 2019. Ja się przede wszystkim cieszę, że możemy się spotkać dzisiaj już tu na miejscu, stacjonarnie, fizycznie. Oczywiście z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, dystansu, także na sali będą tylko radni, goście, którzy będą sprawozdawali. Także tak, pewnie sporo pytań, przede wszystkim w kwestii COVID i bezpieczeństwa się pojawi na dzisiejszej sesji. Dodatkowo na wczorajszej sesji pod głosowanie poddana została uchwała dotycząca zmian w budżecie. Są takie przesunięcia, które wynikają z bieżącej działalności powiatu. Mieliśmy przerwę od miesiąca czasu, nie było sesji, w związku z tym tych tematów się trochę nazbierało. Nie są to istotne przesunięcia, aczkolwiek dla niektórych jednostki są to ważne sprawy, żeby tematy mogły być realizowane na bieżąco. Jeśli sytuacja epidemiologiczna w regionie nie zmieni się, kolejna sesja również odbędzie się w trybie stacjonarnym.